Już się kończy dzisiaj ostatni dzień pierwszego turnusu. W tym tygodniu, tak samo jak w każdym kolejnym, dzieci mają zajęcia z różnych dyscyplin sportowych. To jest siatkówka, koszykówka, samoobrona, lekka atletyka. W tym roku dochodzi do tego pływanie właśnie na basenie tutaj Wodna Nuta. I jeden dzień mamy wyjazdowy do Toyota Park, tam jest wspinaczka sportowa. I wtorki to już będzie taka tradycja, właśnie co tydzień we wtorek będziemy jeździć do parku rozrywki w Lipowej. I tam dzieciaki mają zabawy z animatorem, jakieś tory przeszkód, labirynty, dmuchańce i tym podobne. Mamy ogólnie półkolonie skierowane do dwóch grup. Już w przyszłym tygodniu właśnie rusza pierwsza grupa przedszkolaków. Tam są dzieci głównie w wieku 5-6 lat, ale jeśli jest jakiś 4-5-latek, który też sobie z nami spędzi cały dzień na sportowo, tak najbardziej może uczestniczyć w tym. I druga grupa, ta nasza docelowa, główna, gdzie zazwyczaj jest najwięcej dzieci, to są dzieci właśnie w wieku od 6-7 do 14 lat. Zainteresowanie jak co roku jest bardzo dobre. Mamy dużo zapisów, tych grup powstaje. Oczywiście miejsc nadal mamy sporo, dlatego że tu akurat uczelnia i nasze możliwości sportowe i przestrzeń daje nam możliwość organizowania po kilka grup tak naprawdę w każdym tygodniu, więc jesteśmy spokojnie w stanie tutaj 65 dzieciaków ugościć i bardzo dobrze i sprawnie przeprowadzić wszystkie zajęcia. Czyli wakacje na sportowo. Dokładnie, wakacje na sportowo, całe już właśnie zaczęliśmy w ten ostatnim tygodniu czerwca i do końca sierpnia mamy co tydzień nowy turnus. Wolne miejsca są, zapisy oczywiście tak jak co roku na naszej stronie azs4kids.pl, tam wszystkie informacje i numer kontaktowy, zawsze można śmiało dzwonić.